No to dzień dobry. Wyspani? Bardzo wyspani, bardzo. Wszyscy wypoczęci. Tutaj syn proponuje nam, żebyśmy jeszcze z nim gdzieś pojeździli dzisiaj. Jak widać, śniadania od samego rana mamy. Coś wspaniałego. Posiedzimy jeszcze trochę, poładujemy się, poogarniamy. I podziękujemy. Wylądujemy na ulicy. No. Jak przyjechali do Wrocka ci właśnie moi znajomi stąd, to był problem, żeby ich zaprowadzić do jakiejś knajpy, gdzie będzie mięso halal, więc musieli jeść warzywa. O co chodzi z mięsem halal? No, chodzi o sposób uboju. Otóż musi go dokonywać muzułmanin, musi dokonywać na zwierzęciu zwróconym w kierunku Mekki, czyli strony modlitwy muzułmańskiej. Tam jest jakaś formułka, która się wypowiada. Zwierzęcia nie wolno ogłuszać i trzeba się pozbyć krwi. Bo krew jest nieczysta. Poprzez podcięcie tętnicy szyjnej. No i takie zwierzę się potem wykrwawia. W Polsce był z tym mały problem. Lat temu parę, bo na początku wolno było. Później nie. A na końcu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jednak wolno, bo to narusza wolność sumienia, wyznania. Tak więc szaszłyk, halal. Witamy z powrotem w świecie bezdomnych. Już na wolności. Jak się czujecie? Zajebiście. Wolni. No w końcu sztuka to pada. No, na żarci strasznie. Nie no, piękna gościna. No. Cieszę się, że tego syna w końcu żeśmy oswobodzili, nie? Tak, biedaczek. No bo to, że jemu ojciec każe i że taka jest tradycja, to nie znaczy, że my nie czujemy się, no, z tym źle. Trochę mi się, wiecie, z czym to kojarzyło? Pamiętacie tę scenę z Chłopaki nie płaczą? Jak było, jakby nie chciał, że umknął rękę, to pomalujesz chłopców na twarz. Jak mu po prostu kazał tym gangsterom robić wszystko, co im się zamarzy, no to on tak miał z nami. Co byśmy sobie nie wymarzyli, to musiał nam to, kurde, zorganizować. A ja się z tym źle czułem, jeśli mam być szczerze. No. Dobra paka nie jest zła. No, no! No, 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 no! Dawaj, dawaj! Druk, привет, my sami z Polski. Chcieliby ujechać prosto po trasie, no ciut dalsza i z miasta. No tak, jak to by ty było po trasie, da? No prosto, спасибо. To my zagruzimy się, хорошо? Tak, w tym odcinku czterech pancernych, co im wieże odstrzelili. Wszyscy płasko na ziemi, a potem w stok siana. Jest trochę lipa, bo chłopaki nas przykleili, lokalni. Oczywiście wszystko jest ciekawe, wszystko. Gitara, plecaki, kamerka, my. A już naprawdę zaraz będzie ciemno. A są do rzeki jeszcze kawał. Naprawdę poważny kawał drogi. Dobra panowie, ciężka misja. W pięciu do Matiza. Gryf między nogi. Aha. Dokumenty. Gitara. Ej, dziot! Szybka sniomka na dobranoc. Jesteśmy w Krowniku. W takiej wiacie dla krów. Generalnie niczego tu nie ma, to jest opuszczone. Jesteśmy na przełęczy górskiej. Z 2000 lekko. Więc trzeba się schować pod dach, grzać i czekać do rana, oby wszystko było ok. Dobra, to co moi drodzy, to ja wchodzę też do śpiwora i do zobaczenia rano. Obraz nędzy i rozpaczy po prostu. Godzina 10, dopiero się udało ogarnąć i wstać. Daniel stał już o 6 z hakiem. My leżeliśmy jak trupy, bo okazało się, że ta wysokość i temperatury nas dowaliły. Okazało się, że cienka karimata to nie za dużo, nie wystarczająco.
na 2300 metrów przełęczy. Także pociągnęło nas od ziemi naprawdę solidnie. To jest naprawdę ciężki dzień. Do niczego się nie nadaje, nie? Z trudem łażę i tak dalej. Bardzo osłabiony jestem, Grzegorz też. No i jesteśmy, obozowisko nad rzeczką. Nawet nie będę się pokazywał, bo w ogóle się niczego nie nadaje. Grzegorz, jak ty się czujesz? Trochę lepiej. Trochę lepiej. No. Maniek Menel wylądował już w tej miejscowości, Gulczu. Także idzie nas szukać. Pewnie będzie na moment. Tak? No. Jak trupy łazimy, stary, normalnie. Cześć, Maniek. Siema. Lekkie pobojowisko, ale to w końcu nasz wieczór pożegnalny był dzisiaj, bo się rozjeżdżamy za chwilę. No cóż, ja już poprany, ogarnięty i najważniejsze, w końcu czuję się jak człowiek, w końcu czuję, że zeszło to wszystko ze mnie. W nocy się wypociłem, teraz ogarnąłem, doprowadziłem do ładu i składu. To znaczy, że można ruszać dalej, więc czekam na chłopaków, aż mi kat zejdzie. No i co? Zobaczymy. Może dzisiaj, chociaż pewnie dopiero jutro, doczłapiemy się do Tadżykistanu. A tymczasem nad rzeczką rodzinne pranie dywanów. No cóż, któż z ludzi mojej generacji nie brał udziału w takim procederze na początku lat 90. Pranie dywanów nad rzeką, czy myciu samochodów. Taki powrót do przeszłości. Dziś już nikt tak nie robi. Zresztą każdy by się bał, że już nas potwierdzili, nie? Przyjadą miejsce i będzie kara. A tutaj, ho, proszę bardzo. Patrzę, taki fajny mostek klinowy tutaj mamy. Terytorium MCS-u, okej. Ale widzę, że chyba nikt z nas się nie przypatrzył, jak wygląda ten most, po którym przechodziliśmy przez rzekę. Szczerze? No... Tylko czekać, aż pierdolnie, naprawdę. Tu ktoś oczywiście nasypał wał ziemny, żeby nie było przejechać, ale ludność stwierdziła, że da się jeszcze po tym jeździć. Jest przerażające momentami, bo już w Mongolii jeden most, który się zawalił, widziałem. No i oczywiście bez przygód się obyć nie mogło. Zapytałem, gdzie tutaj jest automat do położenia hajsu na telefon, bo tutaj generalnie jest coś takiego, że się włącza pakiet telekodem, a potem się kładzie hajs na telefon, więc mi tam trochę brakuje, muszę sobie doładować. No i co? Pytam jakiegoś, nie wiem, policjanta, kogoś w mundurze na stacji. Oni pokazuje, że tam, gdzie maszyna stoi, podchodzę tam w kierunku tej maszyny. Pytam się gościa, gdzie to jest automat, mówi, że nie ma. Mówi, że w centrum. Aha, no to ja sobie pójdę sam, nie? I gość za chwilę po mnie jedzie, mówi, siadaj. No i wsiadłem. Wychodzę, mówię, hajsy. Mówię, jaki hajs? Mówię, gdzie? Co, no taksi? Mówię, jaki kurwa taksi? A gdzie masz znak? A gdzie masz kasę? Gdzie masz tutaj ten paragon? On wyciąga mi spod siedzenia ten znak taksisty. Ja mówię, no i co? No, oszukałeś mnie. Przecież trzeba było od razu powiedzieć. Gdzie jest maszynka? Gdzie jest czek? Mówi, czeka u nas nie ma. Jak to nie ma? Podatków nie płacisz. Państwo oszukujesz, tak? Mówię, no i wysiadłem. A za chwilę po mnie przyjeżdża, że jedziemy na policję. Mówię, dawaj, jedziemy na policję, bardzo proszę. No i już myślałem, że będzie jakaś ciekawa akcja z psami, a okazało się, że on mnie po prostu na złość wywiózł z powrotem tam, gdzie mnie wziął. Wychodząc z założenia, że się przejdę piechotą. Spoko, no przejdę się piechotą. Dla mnie 2 kilometry na lekko to jak nic. W perspektywie całej tej wyprawy. No i mówię mu, ja mam kilku tam waszych rybiatek Kirgizów w Polsce.
Jak coś trzeba, to ja im pomagam, a ty widzisz, 2 kilometry mnie podwiozłeś i już chciałeś dać mi pieniądze. Potem ty się dziwisz, że takie mniemanie ma, ludzie mają o was. Wiza do Tadżykistanu. W trzecim punkcie ksero w końcu udało się ją wydrukować. W pierwszym był problem, bo pani w ogóle nic nie ogarniała. Więc ani przez bluta, ani po kablu, ani maile, nic jej nie mogłem wysłać. W drugim punkcie ksero się okazało, że tam jest tylko zdjęcia, drukują. A w trzecim, czyli tutaj, w takiej małej kaforce internetowej, pseudo, gość ogarnął, że ma mi maila wklepać w telefon i ja mu to wyślę. On mi wydrukował, skasował mnie jak za zboże, czyli 50 somów, to jakieś 2,50 za jedną kartkę kolorową, ale pal licho, ważne jest to, że to jest przepustka do Tadżykistanu. Jeszcze Maniek mówi, że trzeba mieć do tego fotkę. Mi jeszcze zostały 3 fotki, które robiłem w Irkucku. Muszę sobie je chyba wyciąć, tak mi się wydaje, najlepiej żyletką. Bo, jak już mówiłem, one są tak drukowane na słowo honoru. Ale to już sobie je wytnę, jak będę z chłopakami na spokojnie. A pomyśleć, że cała ta wyprawa rozpoczęła się od tego, że wprowadziłem się do Wrocławia. Mieszkałem tuż przy UP, jednej z bocznic grunwaldzkich. Miałem zaparkowany rower marki Ukraina. Ładę pod nosem, okno na UP. Tam tysiące studentek, do UP 1,40 m. Parzyłem sobie rano kawkę, siadałem sobie w oknie, patrzyłem sobie na piękną okolicę. Zabierałem się do roboty. Aż pewnego razu pewien Krzysiu, z którym mieszkałem, stwierdził, że wstaje za wcześnie, bo 7 to jest za wcześnie. Czy mogę być 9? Potem poprosił mnie, żebym się wyprowadził. Dał mi czas do 2 miesięcy. Ja mówię, że Krzysiu coś... No, nieważne. No i musiałem się wyprowadzić. A potem Tomek zadzwonił do mnie chyba 2 stycznia, mówił mi, że muszę gdzieś wyjechać, że muszę jakąś zajebistą akcję odpierdzielić, bo Ameryka to jest taki czyściec dla mnie podróżniczy. To było trudne, ale muszę wrócić do korzeni, wrócić na wschód. Następnego dnia poszedłem zrobić wizy do Chin i do Rosji. I pojechałem w pizdu. No i tak się pisaliśmy potem. No. Także Krzysztof, słuchaj, dysfunkcyjna paruwo, socjopato. Dzięki, stary, bo gdyby nie ty, to tych ludzi nie poznał. No. Zdrowie Krzysiu. Moje zdrowie, Krzysiu. To nic. Kurwa, zajebiście. Powodzenia. Powodzenia. Powodzenia wzajemne. I na tej granicy trzymajcie się, żeby was tam nie przetrzepali za bardzo. To się wychodzić. Żebyście zdążyli na tę granicę. I do zobaczenia w Polsce. Albo gdzieś indziej znowu, nie? Zobaczymy. No. Zobaczymy. No. Jak ten, to ja to powtórzę, jak... Nie zdążycie na czas na granicy, to dajcie znać. Na pewno damy. I my jeszcze chwila chillu. Maniek pewnie zjara szluga i będziemy coś tam łapać. Do Sartaż 104 km. Do granicy ostatecznie do 150 po prostej, a tam bardzo, bardzo wysoka przełęcz. 4000, niemalże 300 metrów. Maniek negocjuje, żebyśmy się dostali na górę razem z krowami, że nam to nie przeszkadza. Kolejne podejście. O, cudownie. My z Polski przyjechali autostopem. Maniek, takie trudne pytania, natury technicznej, słuchaj. Słucham. Bo ostatnie 2 tygodnie żeby prawie były strasznie monotematyczne, prawda? Tak. Czy ty nie, możesz nie mi... tak do końca, no, ale no było. Powtarzało się, jeden element się bardzo często powtarzał. Czy ty możesz mi przypomnieć, o czym my rozmawialiśmy, o czym do kamery opowiadaliśmy, zanim podejść chłopaków? Zanim poznaliśmy chłopaków? No. Chcę sobie przypomnieć, słuchaj. Zanim ich poznaliśmy, to mówiliśmy do kamery, że zamierzamy ich poznać. A wcześniej coś nam opowiadaliśmy, nie? O tym, co się dzieje i w ogóle. Ja mówię, że tu wiesz, muszę znowu w ten rytm wejść.
jestem lekko w takiej rozsypce, nie? Cieszę się, że mam ciebie tutaj, bo już taki kac podróżnik, wiesz, nie wejdzie mi jak wcześniej po rozstaniu z Rosjanką i z opakowaniem Bajkałem. Ale musimy się trochę z tym oswoić. Zostaliśmy sami znowu. Grzegorz, researcher tutaj, podał informację, że przejście graniczne jest czynne 7 dni w tygodniu od wschodu słońca do 18. Czy czegoś takiego jeszcze nie widział? Manie, gdzie poszmaty masz? No mam skarpetki. Przed nami kolejny strzał. Maniek znowu złapał, ja się skupię na ogrywaniu tego wszystkiego. No i co? Przez przełęcz. I dalej w kierunku Sorytarz. A tam już będzie Pamir. Maniek, jak ja cię szanuję za tą bezczelność. W ogóle zauważyłem dopiero teraz, że Maniek podchodzi z tym GoPraczem tak prosto na ręce i gość się filmuje w twarz. Tak, byka. Możemy? Możemy. Ale żeś ponegocjował, stary, grubo z nim. Jesteśmy atrakcją dla kus lokalnych. B. No B. Daj głos. Kici kici. Ha, widzisz? Kici kici. Tasz tasz. O, widzisz? Jest irracjonalne kompletnie w ogóle to, co my teraz robimy, stary. Może choroba wysokościowa, Maniek? Nie wiem. No to mamy furę, Maniek coś złapał, jak widać. Ale tak złapał, że coś tam się wykrzaczyło. Poszedł kurz i w sumie nie wiadomo, czy to jest taka koincydencja, czy oni hamowali. Teraz się okaże, czy w ogóle pojedziemy gdziekolwiek i czy ta fura gdziekolwiek pojedzie. Powiedz, co zrobiłeś, przyznaj się. Co masz na myśli? Złapałeś stopa, także się auto spieprzyło. No tak. Za bardzo mocno hamował, jak zobaczył mojego kciuka. Za bardzo się zaemocjonował tobą. Tak. Więc pan teraz z nami stoi, tam się fura robi, jest taki dylemat, czy jechać dalej stopem, czy czekać, czy fura zrobi. I to nie tylko chodzi o czas, bo to swoją drogą, ale też kwestie etyczne. Prawda? Jak już złapaliśmy i zepsuliśmy. No tak, ale to już chyba z pół godziny tu stoimy, więc powoli już pokazujemy kciuki ciężarówką i pakoma. Czekamy. No, spokojnie. Czekamy. No, mi się tak nie zdarzyło, to przypał zrobiłeś taki lekki, słuchaj. Stary, to jest boisko do gry. O, i o tym mówiła mi, ale w Afganistanie Monika jak była, że zaryzali kozę czy tam barana i potem jego truchłem grali, nie? Aha. Baran zrezi, a nie. Tam bросить, łosia tam kataj, туда брось. Będzie to mnie. Czy to jest taka bramka, stary? Rozumiesz, to jest bramka do gry. Zobacz, co w środku jest. Czy to i zostało? Ty no. Jest boisko, patrz, masz białe linie normalnie. Ślady kopyt. Ja się dopiero teraz zorientowałem przecież. Aha. O, woda jest. Aha. Truchło jest. Wszystko się zgadza. Trybun nie trzeba. Ale jak widać, napitki spirytne rozpiwane były. No, przy okazji gry, jak to tam na meczach. Kurde. A tam leży ta Adin Njortfyda, tak po mojemu. Tam jakaś tam skóra leży, skóra. Posli odnego. Potem jego nie kuszaje, da? Potem już to on haram. Nie. Nie. Halal.
Halal? Да, когда бросить там сигра кончается там, ага. Они каждый руками туда-сюда они забрет. Кушает его потом? Да. А, понятно, что его даже резает халал, да, чтобы халал. Он был... Да. Не мертвый там, халал. Ага, зрели. Понятно. Что, а, то они резут его, ждут, чтобы там кров, да, ага. Пошла в землю. А где его резут? Там в центре или там. Где? Голова не играет. Голова не играет? Да. Голова сразу резает. Да, только играет... Руками, там где-то ножки ага. Есть? Да. Четыре ножки берет. Даже убирает, даже да, не играет? Не играет. А где его режут? Там в центре или где? Нет, а сюда дома срезает, а туда берет, сюда бросит, когда начинается... А, уже зарезанного? Mm. А, уже зарезанного, понятно. Mm. Они его стали потрошą в хате методą халал, потом go zaszywają, żeby było czyste, żeby była taka piłeczka pusta w środku. Chcę zabrać. Wyglądają w tym samochodzie przy wychodzeniu z tego, z pojazdu, nie? Bo tutaj to ewidentnie, wiesz, hamowanie tym skrzynią nie wystarczy, nie? Powiem ci, Maniek, że nawet jeśli tutaj zostać, to iść spać z takim widokiem, to ja mogę, nie? No i lat temu, 4, na tym rozwidleniu pojechałem na lewo. Chiny z panią Dunką, a dziś dla zmiany na prawo, a potem na południe. Podjęliśmy bardzo odpowiedzialną decyzję, bo do granicy jest 40 km, 45 maksymalnie. Czasu półtorej godziny, ale tu nie ma żadnego punktu zaopatrzenia, a my nie pójdziemy tak z gołą dupą w góry, bo przejście jest na prawie 4300 metrów. Czyli generalnie lepiej jest przenocować gdzieś tutaj w okolicy, a i tak wiadomo, że noc będzie rześka. Oj, zdecydowanie będzie. Ja jeszcze chodzę w krótkim rękawku, ale nie jest mi komfortowo, zdecydowanie nie jest. Stary, to są chyba 3000 metrów teraz. Nie, jest mniej, nie, bo czysto było na przełęczy. No to może być z 2,5 pewnie. Co prawda nie ma tu żadnego bankomata, niczego, licz tam w druchu trzeźwości. Wzięliśmy z sobą trochę drobnych. Trochę drobnych. Trochę, no po 10 zł mamy gdzieś, no, na łybę. Musimy przeżyć dzisiejszą noc, jutrzejszy poranek i zakupić zapasy na 3 dni przeprawy przez góry. No, powiem ci stary, że mistrzostwo, nie? Naprawdę. Weźmy tak z sobą podyszkę na wszelki wypadek i żeby na szlugi było. Hello. Co z tego, że po drugiej stronie jest kolejne 100 albo więcej kilometrów, też niczego, gdzie nie ma niczego. A, weźmy z sobą dyszkę, damy radę. To tylko górki, przejedziemy szybko, nie? Powiem ci, że ta łańska fantazja jest po prostu czymś magicznym, nie? W naszym narodzie. I to się tyle razy objawia, co ja nie zrobię, ja nie przejadę, ja nie podniosę, ja nie wypiję, co ja nie, nie? A potem to się kończy tak zawsze. Założy się, że tego nie zrobisz. Ja tego nie zrobię? Kirgijska Republika.
Orskaja Oblaść, ty no raczej. Zielona klameczka? Znaczy biała klameczka? Zielona budka? Maniek? Zielona budka? Otno? Wow. Ja w szokie. Stary, jest. Ale to widzisz, masz budę zabudowaną, żeby nic się nie stało, jak wiesz, jak tu przypizga zimą. Mam nadzieję, że usłyszę ten magiczny dźwięk, wiesz, że... że coś tam wydaje. A odrzuciło moją kartę. Czekaj. To ja w takim razie ja ruszam z akcją ratunkową. Poważnie wejdę. Dzień dobry, panie Darku. Ja mam taką sprawę, czy dałoby radę trochę pieniędzy wybrać. Ja tutaj sobie kartę włożył. Dobra. Your card has been retained, please contact your bank. To jest moja ta. Ty, ale zablokowałeś bankomat, nie chyba. Maniek, zepsułeś auto, zablokowałeś automat. Zapalę się. No to zapalę się szluga, słuchaj. No. A ty wiesz, że odciąłeś od środków finansowych w tym momencie całą wioskę? Znowu przyszedł i zepsuł. To nie jest śmieszne, ale mnie śmieszy. Dobra, Maniek, to co, mają po 10 zł i mamy jeszcze do przeżycia 3 dni. 150. To ja 150. Ale 200 masz jeszcze. I 200, nie wiem skąd. Ja ci oddałem po prostu. Leciałem ci 180 i dałem ci 200. Oho. 4, oho. 5. Łoho. Dobrze. Chłocho. Chłocho. Dobra. No to witamy w sklepie. Takie zakupy trochę jak jakąś, wyprawę wysokogórską, stary. Co? Co weźmiemy, ile weźmiemy, to zadecyduje o tym, co będzie, nie? No to już mamy słodkości. Zupki chińskie. I rosyjska przyprawa do wszystkiego, czyli... Majonez. No dobra, Maniek, a to co mamy? 4 chleby. Tak jest. Ciastka, zupki, majonez. To ci zostało? 12 są zostało. 12 są, czyli jakiś złoty? Mniej. 20. 70 groszy. A no. Ja tak patrzę, to się Maniek cieszy. On się tak uśmiechał, wie, kurde. Chyba nie jest tak źle, jak się chłopak cieszy, nie? Się okazało, że on się cieszył, bo ja się cieszyłem. A ja robię dobrą minę złej gry. Dzień dobry w ten kolejny piękny wrześki poranek. Niektórzy się zastanawiają, gdzie się podziewał główny bohater. No cóż, chwilowo przejazdem bliżej niż dalej. W kolejnych odcinkach zobaczycie przygody w górskim Badachszanie. To jest Pamir inaczej. Korytarz wahański, pogranicze Afganistanu i Tadżykistanu. Coś pięknego. A jak się ta seria skończy, to puścimy dostępną już na grupie patronów serię z Murmańska z roku 13. No w ogóle w tym roku też się udało na Skandynawię uderzyć i spędzić tydzień na łódce. Fajne rzeczy ponagrywać, to z pewnością. Natomiast wbrew pozorom, jak człowiek jest w miarę spostrzegawczy, to nawet takiego roku jak ten parszywy rok nie zmarnuje. Ja osobiście miałem na Indochiny uderzać pod koniec lutego. Potem w połowie marca pan premier mi granicę zamknął. Szkoda gadać.
No i cóż, jedyne co pozostało, to szykować się do jakichś kolejnych planów, aż się coś pootwiera. I chyba największa przemiana, jaka nastąpiła w moim postrzeganiu tego wszystkiego, jest taka, że jak człowiek w końcu siadł do literatury przedmiotu i spędził długie godziny z takową, to potem już nie wyobraża sobie jeździć gdzieś bez literatury przedmiotu. No chyba największe odkrycie i takie spostrzeżenie, jakaś tam zmiana, przemodelowanie w koncepcji opowiadania historii. No zobaczymy, jak to wyjdzie przy kolejnym tripie. Mam nadzieję, że ten ruszy wkrótce, chociaż jak wiecie, w Polsce naprawdę jest aktualnie ciężko. No i cóż, no i do zobaczenia w dalszej części przygód głównego bohatera.